Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w takim filmie informacyjnym, trochę pogadankowym, bym to nazwał. I to jest film, który będzie odnosił się tylko i wyłącznie do planowanych gier, znaczy się gier, w które będę grał, w które będę chciał z nich coś nagrać, dlatego to będzie taki materiał, nazwijmy to, poglądowy. I jako, że zacząłem już nagrywać serię podręczników broni z gry Assassin's Creed 3, gdyż wy ten materiał widzicie po tych odcinkach, natomiast jest on nagrywany jeszcze przed ich wrzuceniem, dlatego jeśli chcecie serię z podręczników broni z Assassin's Creed'a 3, to w komentarzach pod tamtymi filmami piszcie mi, czy chcecie, czy nie chcecie. A to jest materiał taki, jak powiedziałem wcześniej, poglądowy, z których odnośnie gier, z których co planuję zrobić. Dlatego, nie przedłużając, zacznijmy. Mam tutaj już przygotowane wszystkie swoje gry pudełkowe oraz na Xboxie One moje gry w wersji cyfrowej. Tak więc bez zbędnych ceregieli zaczynajmy od pudełek. Co my tu mam? Call of Duty Finest Hour. Tutaj nie zamierzam robić nic, aczkolwiek może wam pokażę kawałek kampanii, gdyż w pewnym momencie gra po prostu się wywala. Cały system się wiesza i trzeba zresetować Xboxa. Dlatego tak naprawdę nie wiem, czy cokolwiek, to jak powiedziałem, nie wiem, to są może 7, może 8 misji tam bym wam pokazał i tyle. I koniec. Byłaby to seria niepełna, a nie chcę zaczynać czegoś, czego wiem, że i tak nie pokażę wam w całości, więc sorry. Call of Duty Finest Hour raczej się nie pojawi. Dalej, Call of Duty Black Ops 3, wersja na Xboxa 360. Nie oczekujcie z tego nic, z Black Opsa 3, przynajmniej w tej wersji. Dalej, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Mogą pojawić się co prawda jakieś klipy krótkie, ale wątpliwe. Podręczników broni na pewno nie planuję zrobić. Dalej, Sniper Ghost Warrior. Kiedyś tą grę zaczynałem na trudnym, aczkolwiek słabo się ona przyjęła, bardzo słabo. Tak chyba publikowałem po odcinki jeden dziennie chyba, ale nie przyjęło się w ogóle. Chyba nagrałem 7, może 8 odcinków i przez jakiś tydzień te odcinki nie miały, oglądalność była zerowa, więc postanowiłem to projekt anulować. Dlatego Sniper Ghost Warrior ja sobie przejdę, ale sam dla siebie. Dalej, Tomb Raider. Z Tomb Raidera nie planuję zrobić nic. Dalej, Rise of the Tomb Raider. Czy też jak powinno się to mówić, Rise of the Tomb Raider. Też nie planuję nic robić. Następnie jest GTA 5. Z GTA 5 planowałem serię, ale stwierdziłem, że jak tam jest chyba 69 misji łącznie, to dałem sobie spokój z tym. Stwierdziłem, nie. Jakby to miało wynosić 60 parę odcinków, albo nawet i więcej, to ja sobie daruję. Dalej, Assassin's Creed Brotherhood. Powiem wam szczerze, że dość mocno zastanawiam się nad zrobieniem podręczników broni z tej gry. Co prawda
część broni by się powtarzała w innych asasynach, ale może by się przyjęło. Może przyjęłoby się, nie wiem. Nadal mocno rozważam Assassin's Creed Brotherhood pod względem podręczników broni. Jeśli będziecie chcieli Assassin's Creed Brotherhood mieć w podręcznikach, dowiedzieć się czegoś o broni, no to oczywiście komentarze są wasze. Dalej, Assassin's Creed Revelations. Tutaj podręczniki broni również zastanawiałem się nad tym, czy jest w ogóle sens ich pokazywać, ale stwierdziłem, że raczej pokażę. Dobra, następnie mamy Assassin's Creed 4 Black Flag. I tutaj trochę się będę rozwodził. A mianowicie dlatego, że co prawda płytę mam, natomiast ona przy pewnych aktywnościach konsola nie odczytuje dysku. Konsola nie odczytuje dysku, w rezultacie czego jest chwilowa zwiecha i nie można zrobić nic. Wyskakuje tak naprawdę powiadomienie bardziej niż element. Wyskakuje powiadomienie, że przeczyść płytkę, przeczyścić dysk szmatką czy mokrą ściereczką czy coś. Robiłem tak kilka razy, ale problem jest znacznie poważniejszy. A mianowicie, jeśli się przyjrzycie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O! Tutaj, gdzie teraz mam, tu po całości jest cała jedna rysa i tutaj też jest rysa. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Postaram się, żeby było. Jezus Maria, pokazuję płytę, kurwa, jakby nikt nie... O! Nie wiem, czy to widać. Taka rysa się tu jest. Mam nadzieję, że widać. Nie, nie widać tej rysy. Szkoda. Są dwie naprawdę duże rysy i powiem wam szczerze, właśnie to utrudnia zrobienie mi jakichkolwiek podręczników broni. Zastanawiałem się nad kupnem tej gry jeszcze raz, ale w wersji na Xbox One. Powiem wam szczerze, gdyż czwórkę wymasterowałem, zrobiłem na 100%. Pojawiło się tam, prawda, chyba kilka podręczników broni. Później zawiesiłem serię i o niej zapomniałem. Dopiero niedawno przypomniałem sobie, że hej, mam serię podręczników broni z Assassin's Creed 4. He, to może warto by ją wznowić. Aha, no. Tak mniej więcej wyglądało, jak chciałem zabrać jakiś sprzęt czy coś. Po prostu przy odbiorze dowolnego wyposażenia, zmiany stroju czy czegokolwiek, wyskakiwało powiadomienie, że przepraszamy, wyczyść dysk mokrą ścierką i spróbuj ponownie. Więc dałem sobie spokój. Dalej. Splinter Cell Blacklist. Tutaj podręczniki broni również zastanawiam się, czy robić. Aczkolwiek chyba pojawiły się bodajże dwa podręczniki. Nie, przepraszam. Trzy albo cztery podręczniki broni się pojawiły. Ale koniec końców uznałem, że tak czy siak podręczniki broni zrobię. Ze Splinter Cella Blacklist. Bardzo czekam na kolejną część Splinter Cella. Co prawda nie jestem wielkim fanem czy też weteranem tego cyklu. Natomiast na YouTubie obejrzałem sobie Double Agent, House Fury, czy jak to się nazywało? Pandora Tomorrow. I wyglądały całkiem spoko. Grałem również w Splinter Cell Conviction. Też mi się podobał, aczkolwiek widziałem, że to było coś innego niż poprzednie części Splinter Cella. Niektórym się to nie spodobało. Mi się spodobało, gdyż to była taka również część skradankowa, ale polegająca bardziej tak na akcji, taka taki skradankowy akcyjny, jakbym to nazwał. Mi się podobał.
Podobnie jest w Splinter Cell Blacklist, ale tu moim zdaniem w Blackliście jest to zrobione o wiele lepiej. Do tej pory nie było żadnych wiadomości o Splinter Cellze, znaczy się nie. Pojawiła się jedna informacja, że na E3 Microsoft na targach E3 zaprezentuje Splinter Cell. Tylko nie wiemy, czy to będzie grafika koncepcyjna jakaś, czy to jakaś konkretna nazwa będzie, czy to będzie pokazany pokaz gry, nie wiadomo. Wiemy tylko, że pojawi się Splinter Cell na konferencji Microsoftu właśnie na targach E3. To tyle, co wiemy. Dalej, Sniper Ghost Warrior 2. Zastanawiałem się nad serią, ale stwierdziłem nie. Nie będzie, jak jeśli już, to sam dla siebie zagram. Dalej. Enemy Front. Tutaj też się zastanawiałem, ale ostatecznie stwierdziłem, że odpada. Dalej. Medal of Honor Warfighter. Tutaj zastanawiałem się, czy by wam pokazać przejście całej gry na poziomie tier 1, czy tam w każdym bądź razie na poziomie wyższym niż hardcore. I stwierdziłem nie. Co prawda byłoby tych odcinków chyba z 40, jeśli nie więcej. Ale to, że tam ginie się praktycznie od kurwa wszystkiego, to i tam praktycznie jeden strzał i jesteś trupem. Jak w Black Opsie 3 na konsolach nowej generacji. Stwierdziłem pierdolę, że, ale tak czy siak, chyba, wiecie co, chyba spróbuję swojego szczęścia w Medal of Honor Warfighter właśnie na najwyższym poziomie. Może nagram jakieś kilka odcinków poglądowych, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Taki mój wkurw będzie trochę wtedy na tych odcinkach, ale myślę, że każdy to lubi. Aczkolwiek nie każdy może się to spodobać. Dalej, Battlefield 3. Tutaj też zastanawiałem się nad podręcznikami broni. Ale ostatecznie stwierdziłem, że nie ma takiej opcji, nie potrzeba, więc sobie odpuściłem. Dalej, Battlefield 4. Tutaj też zastanawiałem się nad podręcznikami broni i co prawda te podręczniki z broni zrobię. Ale z pewnym wyjątkiem, a mianowicie takim, że pojawią się to podręczniki broni tylko przy użyciu broni z kampanii. Pojawią się tam tylko te bronie z trybu multi. Nie wiem, czy będę coś robił. Prawdopodobnie nie. Ale tam jeszcze dlatego z kampanii na pewno się pojawi. Tylko nie zdziwcie się, że tam będą gadać w różnych językach czy coś, bo ja lubię przechodzić ja po prostu lubię przechodzić gry w kilku wersjach językowych. Tak jak na przykład teraz przechodzę Assassin's Creed 3 wersję tą na Xboxa 360, nie remaster, po niemiecku, bo przeszedłem po angielsku, francusku, hiszpańsku. I teraz przechodzę po niemiecku. Został mi jeszcze włoski i rosyjski. Tak więc to taka mała dygresja. Dalej, Battlefield Hardline. Tutaj planuję podręczniki broni, ale dopiero wtedy, jak już tą grę wymasteruję. Co to znaczy? To znaczy, że przejdę grę na każdym poziomie trudności. To zrobię większość osiągnięć, które tam mam do zrobienia. I zabiorę się za podręczniki broni, albo też podręczniki broni będę robił w trakcie przechodzenia. No tyle, no. W każdym razie. Dalej. Call of Duty 4 Modern Warfare. Tak. Tak. Wiem, co powiecie. Wiem, Call of Duty 2 robiłem na weteranie i nie skończyłem. Tak. Przyznaję się do tego. Aczkolwiek Call of Duty 2 na weteranie przeszedłem. Mam gra zrobiona na 100% na weteranie i ta gra pojawi się, ona będzie
Spokojnie, ona będzie, pojawi się przejście tej gry właśnie na weteranie. Co prawda dalej będę się wkurwiał niemiłosiernie, ale mam nadzieję, że może wam się spodobać. Odnośnie Call of Duty 4 Modern Warfare. Chyba 2/3 gry przeszedłem na weteranie. Poza pewną misją, która nazywa się Jeden Strzał, Jeden Trup, gdzie ostatni fragment przy diabelskim młynie, ktokolwiek grał w Modern Warfare albo widział na YouTubie serię z tej gry, to wie, że nie jest to nic, że nie jest to nic łatwego. Ten ostatni moment, gdzie trzeba bronić się pod tym diabelskim młynem, no to może to wie, o czym ja mówię. Dlatego Call of Duty 4 Modern Warfare ostatnie może się pojawić na weteranie, aczkolwiek nie spodziewajcie się, że to będzie nie wiadomo jakiś speedrun czy coś. Natomiast tak czy siak się pojawi. Dalej. Call of Duty Modern Warfare 2. Tutaj podręczniki broni mogą się pojawić, aczkolwiek nie sądzę, żebym miał na to naprawdę dużo, jakiś tam pokaz tego ogólnie. No się podręczniki broni pewnie pokażę. Kampanię na weteranie zacząłem, ale jej nie ukończyłem. Natomiast no spokojnie odpalę sobie na Xboxie One i będzie git. Dalej, co my tu mamy? Call of Duty World at War. Tutaj kampania na weteranie, chyba 3 misje przeszedłem, albo nawet 4. I jeszcze je nie ukończyłem, mimo to zamierzam dokończyć. Podręczniki broni z tej gry? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie się będą ukazywały. Ale to wiadomo za jakiś czas. Dobra. Tutaj zrobię cięcie, gdyż no zebrało się trochę tego. Tak więc widzimy się po przerwie. Jak widzicie, jestem już tutaj, już nie ma zielonej przestrzeni, tylko jest jasniejsza przestrzeń. Ale spokojnie, ona się zapełni. Spokojnie, tu jeszcze zieleń zapanuje. Dalej. Call of Duty Ghosts. Podręczniki broni będą, kampanii na weteranie nawet nie zacząłem. No ale spokojnie, ona na pewno kiedyś się pojawi. Jak podręczniki broni. Jeśli, właśnie. Chciałem też powiedzieć, że jeśli chodzi o tryb zombie, to też materiały będą się pojawiać. Będą poradniki z trybu zombie nawet. Zaprezentuję wam, przy pewnej grze zaprezentuję wam pełny podręcznik, pełny poradnik właściwie na jednej mapie, jak zdobyć osiągnięcie, a nawet kilka osiągnięć tak naprawdę, gdyż można powiedzieć, że wersję podstawową tej gry zrobiłem na maksa, na 100%. Pozostały mi jedynie dodatki, tak naprawdę. Natomiast tryby zombie wam pokażę, a jeśli chodzi o Call of Duty Ghosts, pokażę wam również tryb obcych. Pokażę wam tryb obcych, jak to wygląda. Przynajmniej na tym podstawowym poziomie trudności zaprezentuję wam, jak to wszystko wygląda, z czym się to je i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że się takie materiały spodobają. Ale to wiadomo, jeszcze do tego daleka droga. Dalej, Call of Duty Black Ops. Z tej gry, z trybu zombie, pojawi się poradnik odnośnie tego osiągnięcia, które chyba jest warte co prawda 10G czy tam 40G,
nawet 20. To jest niewiele, ale wyobraźcie sobie, że to nie jest wcale takie łatwe. To nie jest wcale tak łatwe. Osiągnięcie nazywa się kolekcjoner. Na czym polega? Ano, polega to na tym, że trzeba kupić wszystkie bronie ze ścian, wszystkie w trakcie jednej gry. Może wydawać się, hej, prościzna. A ja powiem wam szczerze, nie. Nie jest prościzna. Z tego względu, że zombie co prawda mają z każdą rundą, jest ich więcej, mają coraz więcej życia, to wy, jeśli chcecie to osiągnięcie zdobyć, musicie tak naprawdę mieć wciul punktów i naprawdę podstawowe, podstawowe, właściwie nawet najważniejsze atuty. Ale do tego spokojnie dojdziemy. Jeśli chodzi o grę na weteranie, czy pokażę wam, jeszcze nie wiem, podręczniki broni na pewno będą. Dalej, Call of Duty Black Ops 2. Tryb zombie się pojawi. Natomiast czy będzie podręczniki broni? Będą, weteran. Nie zacząłem nawet. Ale zabiorę się do owego tytułu i skończę go na weteranie. Ale to jeszcze trochę, jeszcze chwila. Dobra. Dalej. Sniper Elite 3 Afryka edycja Ultimate, czy też Ultimate Edition. Podręczniki broni będą. Zamierzam wam nawet zaprezentować ową grę, jak będzie się ją przechodziło na poziomie realistycznym. Co to znaczy? To znaczy, że każdą misję będę przechodził z jakimiś tam wybranymi, oczywiście z wybranym przeze mnie wyposażeniem i tak dalej, uzbrojeniem, ale będzie włączona grawitacja, będzie włączona wiatr, będzie włączone te wszystkie, wyłączone te wszystkie usprawnienia, a mianowicie zaznaczanie przeciwników, który, przez lornetkę, a następnie możliwość zobaczenia ich przez ściany. Nie ma minimapy, nie ma znaczników tego, czy zostaliśmy zaatakowani z której strony, czy nas wykryli. Nie ma pokazanego paska tego, jak bardzo jesteśmy ranni. Praktycznie cały HUD jest wyłączony. Praktycznie calutki, poza chyba bodajże niepewnymi elementami. I to wszystko. Masz obraz? Graj! Przejdź grę na realistycznym. Osiągnięcie warte chyba 60 albo 80G. No, jednak mnie zachęca do tego, aby tą grę odpalić. Co prawda nie jest ona, nie posiada wstecznej kompatybilności, natomiast mam nadzieję, że do momentu, aż odpalę ją na do momentu, aż zacznę grać na Xboxie One, może otrzyma wsteczną kompatybilność, więc będę happy. I to by było tyle, jeśli chodzi o gry na Xboxa 360. Teraz przechodzimy na gry do Xboxa One. Tak, oczywiście pudełkowe. Call of Duty Black Ops 3. Podręczniki broni będą, tryb zombie będzie, kampanii kurwa wam nie pokażę, bo byłaby to pierdolona udręka. Dalej, Call of Duty WW2. Ową grę przeszedłem na weteranie. Podręczniki broni będą. Podręczniki do zombie, czyli poradniki. Przepraszam, podręczniki to co innego, poradniki to co innego. Poradniki do trybu zombie pojawią się. No, więc spokojnie. Gra na weteranie. Znaczy się, zrobiłem przejście tej gry chyba kilka dni po premierze, albo nawet już w dniu premiery. Więc coś tam na pewno będzie dalej. Tutaj mi się, kurde, wystaje kawałeczek. Kurwa, dziadostwo jebane. Niech to... O, dobra.
Dalej, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Jezu, ale to pudełko trochę mocno zarysowane jest. A tak wiele razy nie było zbyt tym używane. Call of Duty Modern Warfare Remastered pojawi się w podręcznikach broni, więc na spokojnie. Gra na weteranie możliwe. Dalej. Sniper Elite 4 Italia. Będą pojawiać się podręczniki broni, to jest pewnik. Kampania prawdopodobnie też, ale zobaczymy. Dalej. Rainbow Six Siege. Tutaj nawet zastanawiam się, czy w ogóle warto cokolwiek robić. Napiszcie mi ewentualnie w komentarzu, czy byście chcieli coś konkretnego zobaczyć z tej gry. Dalej. Wiedźmin 3 Dziki Gon, edycję gry roku. Z tej gry to prawda pojawiło się parę jak się nazywa? Parę filmów, ale to było szmat czasu temu. Ale myślę, że do tej gry na pewno też wrócę. Dalej. Sniper Ghost Warrior 3. Przepustka sezonowa. Edycja z przepustką sezonową. Podręczniki broni. Pewnik. Gdyż jest tu naprawdę sporo broni, naprawdę sporo ciekawych broni. I uważam, że warto wam te podręczniki broni zaprezentować. Więc na pewno się pojawią. Dalej. Battlefield 1. Podręczniki broni będą. Kampania chyba tam na wysokim, czy trudnym, czy jaki to tam jest. Też się może pojawi. Ale nie jest to nic pewnego. Dalej. Assassin's Creed Unity. Podręczniki broni na pewno się pojawią. Ja już siebie widzę po prostu, jak będę chciał masterować tą grę. Czyli przejść ją na 100%. Nie tyle, co mieć wszystkie osiągnięcia i tak dalej, ale tą grę na 100% zrobić, to o ja pierdolę. Będzie ciężko. Dalej. Assassin's Creed Syndicate. Też będą podręczniki broni. I tą grę, muszę wam przyznać, zrobiłem prawie na 100%. Prawie na 100% zebrałem praktycznie wszystkie rzeczy. Pozostały mi chyba jakieś tam jedne pierdolone kawałeczki jakiegoś kurwa pierdolonego animusa. Ale czy tam fragmenty animusa, czy kurwa chuj wie jak się to nazywa, też będą. Też będę je zbierał. I teraz przechodzimy jeśli chodzi o pudełkowe, do nowszych tytułów. Dwóch, można powiedzieć, najnowszych w mojej kolekcji, a mianowicie Call of Duty Black Ops 4. Podręczniki broni pojawią się, tak więc na spokojnie. Poradniki z trybu zombie może też, aczkolwiek w zombie praktycznie w ogóle nie gram. Jedynie coś tam grałem, ale nie jest to zbyt dużo. No i Battlefield 5. Tak, mam Battlefielda 5. Podręczniki broni pojawią się, więc tutaj na spokojnie. Dobra, to teraz zrobię cięcie i za chwilę opowiem wam o planach, jeśli chodzi odnośnie gier cyfrowych. No i jestem ponownie. Dobra, a więc tak, co ja tutaj mam? Armored Warfare? Nie. Z World of Tanks mogą co jakiś czas pojawiać się podręczniki czołgisty. Ale to sporadycznie i w chuj rzadko. Jeśli chodzi o World of Warships Legends, mam tu do nagrania podręcznik floty z pancernika Colorado, więc na pewno się pojawi. Chociaż zastanawiam się, czy by nawet za chwilę po tym materiale nie nagrać. Ale dalej. Assassin's Creed tej pierwszej części nie będę nagrywał, w ogóle nic nie planuję. Assassin's Creed Rogue. Podręczniki broni będą. Tylko oczywiście potrzebuję czasu i ogólnie. Znaczy się gry. Powiem tak. Gry cyfrowe. Jeśli chodzi, pojawią się po
wszystkich tych grach z Xboxa 360, jeśli chodzi o wersje pudełkowe. I wtedy będę zabierał się za wersje cyfrowe, a następnie za wersje pudełkowe gier na Xboxa One. Tak więc, żebyście wiedzieli. Dalej, Call of Duty 2 to już mówiłem. Weteran podręczników broni z tej gry nie planuję tam robić, więc to nie przepada, no to po prostu nie będzie. Call of Duty 3 tutaj ewentualnie mogę zrobię przejście gry na weteranie. Call of Duty Advanced Warfare mogę podręczniki broni na pewno będą. Więc to jest pewnik. Dalej, For Honor, czy też For Honor, będzie. Coś się na pewno z tego tytułu pojawi. I już nawet mam pomysły, co to może być. Dalej, co my tu mamy dalej? Medal of Honor Airborne. Tutaj z tego mam. Mam. Nagrywałem przejście tej gry, ale na tym najwyższym, na trudnym, ale dałem sobie spokój, stwierdzie pierdolę, po prostu nie ma szans, żebym nagrywał i pokazywał wam, jak się męczę. Dalej, Metro 2033 Redux. Tutaj powiem wam szczerze, mocno się zastanawiałem nad tym, ale ostatecznie dałem sobie spokój, gdyż i tutaj przechodzimy. Metro Last Light Redux. Tutaj pojawią się podręczniki broni. Tak, z metra będą pojawiać się podręczniki broni. Z tą różnicą, że będę nagrywał tylko brakujące bronie, których wcześniej wam nie pokazałem, bo ich po prostu nie miałem. Dlatego Metro Last Light Redux, podręczniki broni będą, ale jak powiedziałem przed chwilą, tylko tych broni, których nie ma. Dlatego będzie wznowienie. Dalej, Call of Duty Modern Warfare 3. Kampanię może będzie. Podręczniki broni raczej też. Co my mamy dalej? Sniper Elite V2. Tutaj będę grał dla siebie. Rainbow Six Vegas 2. Tutaj też raczej dla siebie będę grał. Splinter Cell Conviction. Tutaj podręczniki broni, powiem wam szczerze, mocno się wahałem nad tym, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie opłaca się. Że po prostu się nie opłaca i dałem sobie spokój. Najzwyczajniej. Stwierdziłem, że jest to niepotrzebne. I zbliżamy się do 30-30, czyli będzie cięcie.